Poranna gimnastyka. Poranna gimnastyka to doskonały początek dnia. Nie tylko nas obudzi, ale też zaktywizuje organizm, konkretnie układ krążenia i oddechowy oraz rozgrzeje stawy. Aktywność o poranku przygotuje nas na wyzwania całego dnia i pobudzi do działania. Dlaczego powinniśmy zadbać o codzienne ćwiczenia? Aktywność fizyczna pomoże utrzymać prawidłową masę ciała i zapobiec otyłości. Zmniejszy ryzyko wystąpienia wielu chorób, np. cukrzycy typu drugiego, a także ryzyko zachorowania na nowotwory, np. okrężnicy, wątroby czy żołądka. Poprawi sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Wzmocni siłę mięśniową. Poprawi funkcje poznawcze. Poprawi nastrój. I zapewni lepszy sen. Zatem do dzieła! Mamy dla Was kilka podpowiedzi, jak ćwiczyć o poranku. Poranna gimnastyka zaraz po przebudzeniu przed śniadaniem. Optymalny czas ćwiczeń to maksymalnie 10-15 minut. Niektóre ćwiczenia możecie wykonać jeszcze w łóżku. Do innych stwórzcie bezpieczną przestrzeń do swobodnego wykonywania ruchów. Pamiętajcie, poranna gimnastyka to ćwiczenia ogólnokondycyjne. Dlatego przeplatajcie ćwiczenia ogólnousprawniające z ćwiczeniami oddechowymi. Wykonajcie też kilka ćwiczeń rozciągających. I na koniec bardzo ważne. Poranna gimnastyka to rozgrzewka organizmu. Nasze ciało jest wtedy mniej elastyczne i musi się rozruszać, dlatego ćwiczcie w spokojnym tempie. Warto zatem ustawić budzik 15 minut wcześniej, aby aktywnie rozpocząć dzień.